No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w takim bardzo luźnym formacie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam mój ranking części Call of Duty. Najlepsze kody według mnie oraz te najgorsze. Jeżeli jesteście ciekawi, jak klasyfikuję każdą część Call of Duty, bo grałem praktycznie we wszystko, co wyszło, to bądźcie pewni, że obejrzycie ten materiał do końca. A ja z tego miejsca zachęcam też Was do zabawy. Napiszcie w sekcji komentarzy, jakie trzy części Call of Duty uważacie za najlepsze, a jakie trzy części Call of Duty uważacie za najgorsze. Daję sobie rękę uciąć, że będzie naprawdę duża różnorodność w tych wyborach, także nie mogę się doczekać, żeby poznać również Wasze rankingi. A ja teraz bez zbędnego już gadania zachęcam Was jeszcze do zostawienia łapki w górę. Mega mi to pomoże, także z góry dziękuję. I przechodzę do konkretów. Jako że tych części koda troszkę jest, przy każdej troszkę się zatrzymam, to zaczynamy. I zaczynamy, moi drodzy, chronologicznie. Bo zaczynamy od czego? Od Call of Duty 1. Nie pamiętam, w którym roku ta gra wychodziła. 2004 chyba? Coś takiego? Ale u mnie to jest A. To jest poziom praktycznie topowy. Dlaczego? Bo to ta gra wprowadziła mnie do serii Call of Duty. Jako że to była pierwsza część koda, to jest oczywiste, ale również to był taki mój pierwszy kontakt z shooterem. Pierwszy kontakt z FPS-em. I jaki to był piękny kontakt. To było, moi drodzy, Call of Duty. Call of Duty, w które grałem na kompie u wujka, bo samego mnie na kompa nie było stać. Byłem dzieciakiem, moi rodzice nie mieli komputera. I za każdym razem, gdy tylko byłem w stanie na tym komputerze pograć, wujek mi dawał, to byłem w innym świecie. Byłem najszczęśliwszym dzieckiem na świecie. Niesamowite wspomnienia mam z tą częścią oraz z dodatkiem do Call of Duty 1, dodatkiem United Offensive, który był chyba najlepszym dodatkiem w historii Call of Duty, przynajmniej w mojej pamięci. Jakby ja miałem wrażenie, że gram w inny tytuł koda, mimo że to było podobne do jedynki, to było zdecydowanie lepsze. I ja jako jedynkę uważam również United Offensive. Piękne czasy, mapa Pearl Harbor, granie tylko na rifle na prywatnych serwerach, na Mosina, na Ganta, na Kara, potem to baszowanie na rundach z Kolbą. No piękna, piękna rzecz, piękne wspomnienia. Call of Duty 1 United Offensive ląduje na prawie topowym miejscu. Prawie topowym miejscu, bo po prostu to była gra piękna. To była gra wybitna. Następnie Call of Duty 2 i ono ląduje również w tym samym miejscu. Z tego też względu, że to był ten sam feeling u mnie. Ja również byłem po prostu zakochany. Wtedy już byłem bardziej świadomy, co gram, jak fenomenalną serią będzie Call of Duty w przyszłości. Bo skoro tak fenomenalnie bawiłem się w United Offensive i Call of Duty 1 i nie gorzej, bawię się w Call of Duty 2, no to wiedziałem, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co będzie związane z moim życiem bardzo długo. Czy bym przypuszczał, że w 2022 dalej będę po uszy siedział w kodzie? Chyba nie, ale to wcale nie wyszło na złe, takie mam wrażenie. Nie mogę jednak, moi drodzy, nie wspomnieć i przypomnieć Wam o partnerze mojego kanału, którym jest Eneba. Eneba to sklep internetowy, serwis internetowy, dzięki któremu zakupicie doładowania kont PlayStation, Xbox czy różnego rodzaju inne doładowania. Oczywiście gry na konsole, na peceta w najlepszych cenach w internecie. Całość jest banalnie prosta, całość pochodzi z legalnych źródeł i jedyne, co musicie zrobić, to wejść na stronę, korzystając z linków w opisie pod tym filmem, wyszukać coś, co Was po prostu interesuje, na przykład tego filmu, wyszukamy sobie Call of Duty 2, bo czemu by nie, mam ochotę sobie kupić Call of Duty 2, no to wyszukuję na Enebie, znajduję się już na stronie właśnie z ofertami, jakie na Call of Duty 2 na Enebie są wystawione. Dodaję do koszyka oczywiście tę najtańszą, żeby jak najwięcej pieniędzy oszczędzić. Następnie wybieram preferowaną swoją metodę płatności, z której jest mi po prostu najwygodniej zapłacić. Niech to będzie PayPal. Dodaję kod rabatowy Goldzor, bo czemu by nie? Zawsze dodatkowe oszczędzanie, nawet jeżeli są to w tym przypadku groszowe sprawy, to plus. No i następnie finalizuję zakup kilka minut później. Całość, tak jak mówię, legalne źródła, sprawdzona przeze mnie od wielu, wielu lat, jest partnerem mojego kanału, także Wam polecam, korzystajcie, linki macie w opisie. Moi drodzy, Call of Duty 2 to przede wszystkim Toudjane, Tunizja, ta mapka, fenomenalna kampania jednego gracza i super vibe samej gry. Gierka była elegancka, w gierkę grałem przez wiele, wiele lat, nie tylko w tym roku, kiedy ta gra debiutowała, bo
Jak zaraz przejdę do kolejnych części Koda, Call of Duty 2 było na tyle fajne i na tyle mi się podobało, że nie mogłem przejść do innych części Koda. Także to mówi samo za siebie. Następnie, moi drodzy, mamy Call of Duty 3 i to ląduje od razu na prawie najniższym miejscu, a w zasadzie na najniższym, bo niżej macie tylko Never Played, czyli że nigdy nie grałem, a w Call of Duty 3 grałem. Grałem, ale pewnie wielu z was nie grało. Dlaczego? Bo Call of Duty 3 wyszło jedynie na konsolę. Brzmi jak absurd, ale tak było. Call of Duty 3 wyszło jedynie na konsole, nie na pecety. Szczególnie po tym, gdy Call of Duty 2, no to przecież gra była w całości oparta na pecetach. Wychodzi Call of Duty 3 i coś takiego, no absurd. Dla mnie absurd totalny, nie potrafiłem tego zrozumieć. I samo Call of Duty 3 też nie przypominało mi Call of Duty, w sensie inaczej, przypominało, ale miałem wrażenie, grając w tę grę, że to nie zasługuje na tytuł Call of Duty w nazwie. Po prostu. Call of Duty 3 było słabą częścią. Nie zamierzam więcej o tym gadać. No nic tam chyba nie było, co bym mógł na plus wymienić. No nic. No chyba tylko czasy, bo ja lubię jednak II wojnę światową, ale prócz tego totalnie nic. Następnie, moi drodzy, Call of Duty 4 Modern Warfare! No, niżej niż Call of Duty 2 i Call of Duty 1. Pewnie teraz wiele osób jest oburzonych, takie: co? Jak można dać Call of Duty 4 tak nisko? Ano można, już wam mówię dlaczego. Ja, zakochany dzieciak w tych czasach II wojny światowej, dowiaduję się nagle, że wychodzi Call of Duty, ale w czasach takich teraźniejszych, takich bym nawet powiedział, wtedy miałem wrażenie modernistycznych, przyszłościowych. No i to mi się nie podobało. Nie kupiłem na premierę, grałem u kolegi, wielokrotnie grałem, pewnie u samego kolegi przegrałem z kilkaset godzin. Wiecie, jak to za dzieciaka się po kolegach biegało. No nigdy się nie zakochałem w tej grze. Grałem wtedy w Call of Duty 2 na prywatnych serwerach. Co ja wam będę mówił? Call of Duty 4 przez długi czas nie było kodem, do którego bym chętnie wracał, w którego chętnie bym grał. Potem się to jednak zmieniło, powiem w którym momencie, ale tak umieszczam to tutaj, bo biorąc pod uwagę to, jak mało zainteresowała mnie ta część Koda przy premierze, no muszę to umieścić po prostu w tym miejscu. Natomiast doceniam oczywiście Call of Duty 4, bo to pierwsza część Modern Warfare. Też muszę powiedzieć, no część fenomenalna. Jak tak sobie patrzę sobie już takim trzeźwym okiem na to, no to część fenomenalna, killstreaky, to przecież w tym kodzie zostało wprowadzone killstreaky, atuty. Chyba więcej muszę mówić, nie muszę. Call of Duty 4, legendarna część. Część, bez której Call of Duty pewnie by nie było w tym miejscu, w którym jest teraz. Ale u mnie, mimo wszystko, ta pierwsza część Modern Warfare wcale tak dobrze w pamięci nie siedzi. Dlatego tutaj. Dlatego niżej od Call of Duty 2 i Call of Duty 1. Następnie mamy, moi drodzy, Call of Duty World at War. To jest część Koda, która... To jest dziwne, co zaraz powiem, ale grając w World at War miałem cały czas wrażenie, że gram w niedokończony tytuł Call of Duty. Miałem wrażenie, że ta gra jest niedokończona. Jakby ona mi totalnie nie pasowała tego wszystkiego, co doświadczyłem do tej pory w serii Call of Duty. World at War było totalnie inną grą niż inne kody. World at War było najstraszniejszym Call of Duty w historii. Nigdy nie bałem się tak grać w kampanię FPS-a w serii Call of Duty, jak właśnie World at War. I myślę, że gdybym teraz odpalił kampanię World at War, byłoby podobnie. Bo naprawdę, tamte Japońce wyskakujące z traw, z pułapek, te krzyki, to było straszne. To było naprawdę straszne. World at War wprowadziło też chyba pierwszy raz tryb zombie, więc też jest historyczną częścią Koda. Natomiast World at War, w World at War więcej czasu spędziłem już w późniejszych latach, gdy wbijałem tam tylko po to, żeby porobić sobie klipy ze snajperek, bo World at War było ciężkie, tam nie tak łatwo było robić klipy ze snajperek, więc jak ktoś potrafił tam jakiegoś klipa ze snajperki zrobić, no to wówczas miał szacun i dlatego było wracane do World at War'a. Ale generalnie World at War, tak jak mówię, miałem jakieś dziwne wrażenie, że ta gra jest niedokończona. To nie jest tak, że mi się nie podobała, ale po prostu to też nie jest tak, że byłem w niej zakochany, dlatego nisko, bo dopiero na poziomie C. Wiem, że to też dla wielu będzie szok. Następnie, moi drodzy, mamy jednak MW2. I to jest oczywiście poziom World at War, tak. To jest najwyższy poziom.
To jest najwyższy poziom, moi drodzy. Modern Warfare 2. I o tym mówiłem już wielokrotnie. Dalej mi ludzie nie wierzą i nie chcę, nie wierzą, mam to w dupie. Około 15 tysięcy godzin na pewno w tej grze spędziłem. Ja grałem w Modern Warfare 2 od premiery tak naprawdę do 2014 roku. 15. No i to samo już powinno wam powiedzieć troszkę o tym, jak bardzo byłem zakochany w tej grze. Co mi się tam podobało? Wszystko. Tryb jednego gracza. Kampania fenomenalna. Nigdy nie było lepszej kampanii w serii Call of Duty. Następnie multi. Czyli takie dokokszone Call of Duty 4. Lepsze killstreaki, lepsze takie jakby otoczka graficzna wokół tego wszystkiego, różnorodność w broniach, fenomenalny feeling snajperek, a już powinniście wiedzieć, że byłem zakochany w karabinach snajperskich w serii Call of Duty. No co ja mogę mówić, no Call of Duty Modern Warfare 2, najlepsza część koda jaka wyszła, nigdy nie wyjdzie lepsza, naprawdę, nigdy nie wyjdzie lepsza dla mnie część Call of Duty, co by się nie pojawiło, nigdy nie wyjdzie część lepsza, taka jest smutna prawda trochę, nie? No bo chciałbym poczuć to, co wtedy. Nigdy tego już nie poczuję, ale MW2 na zawsze w moim sercu. Najlepsza część kodu, jaka była. Coś pięknego, coś pięknego. Następnie mamy, moi drodzy, Call of Duty Black Ops 1, czyli pierwsza część Black Opsa od Treyarch, znaczy Treyarch ogólnie Black Opsy robi. I muszę powiedzieć, że z tą grą mam ciekawe wspomnienia, bo grając miesiąc od premiery, nagle przestałem w to grać. Gra mnie znudziła i grałem w MW2. Natomiast w pewnym momencie do tego Black Opsa wróciłem. Pamiętam, że byłem chory w jakieś ferie. Nie wiem, tak, w jakieś ferie były. Byłem chory w jakieś ferie. Przez półtora miesiąca siedziałem w domu. Jakieś anginy, kij wie co. I w Black Opsa sobie wtedy zacząłem łupać. Wbijałem po prostu prestiże w multi i wbiłem maksymalny prestiż. Więc w Black Opsie 1 spędziłem mnóstwo czasu i koniec końców mam fenomenalne wspomnienia z tą grą, bo to był zupełnie inny feeling niż w takim MW2, nie? Tutaj w Black Ops 1 był cięższą grą. Black Ops 1 nie wybaczał jakby takiej niecelności, takie miałem od zawsze wrażenie. Chociaż te bronie w Black Opsie 1, z tego co pamiętam, nie miały w ogóle odrzutu. Bronie były banalne w kwestii właśnie kontroli odrzutu, ale na przykład karabiny snajperskie były ciężkie. To było chyba... Najciężej się grało karabinami snajperskimi w historii koda chyba właśnie w Black Opsie 1. Bo ten flinch taki dziwny, szczególnie na tym chyba L96 A1, taka snajperka była, no był naprawdę taki niewygodny, nieprzewidywalny. Ale Black Opsa 1 szanuję, Black Opsa 1 dobrze koniec końców wspominam, Black Opsa 1 umieszczam w kategorii, które jest już Call of Duty 2 i Call of Duty 1, więc też to wiele powinno wam mówić. Następnie mamy MW3, no i MW3 to jest znowu nie poziom MW2, nie poziom MW2, ale muszę umieścić w tej samej kategorii co MW2, bo MW3 bardzo podobny feeling miałem jak w MW2. Po prostu MW3 było takim ulepszonym MW2, co nie do końca u mnie spowodowało, że kocham tę grę bardziej od MW2. Ale MW3 no było super tytułem, naprawdę było super tytułem. Fenomenalne mapy na multi, fenomenalne bronie po raz kolejny, killstreaky, te moaby, wbijanie tego wszystkiego. To było naprawdę super, to było naprawdę przepiękne. Również bardzo dużo czasu w tym MW3 spędziłem. I również ten dosyć fajny jak wtedy dla mnie ten tryb z tymi falami wrogów, gdzie kolosów trzeba było zabijać i tak dalej. Dobrze wspominam MW3, umieszczam je na tym poziomie co MW2, bo jest dla mnie po prostu grą kompletną, tam nie było braków. MW3 było po prostu fenomenalne. Następnie mamy Black Ops 2 i Black Ops 2 umieszczam niżej. Dlaczego? Bo mam to samo, znaczy mam, miałem to samo uczucie co przy Call of Duty 4. Black Ops 2, gdy ono wychodziło, nie podobało mi się to, że jest już taka otoczka, taka troszkę futurystyczna w tej grze. I tak było. Black Ops 2 miałem wrażenie na początku, że gram w jakąś space gierkę, w Call of Duty Space, a nie w Call of Duty po prostu. I to mi się nie do końca podobało. To nie zmienia faktu, że Black Opsa 2 uwielbiałem i grałem w niego koniec końców bardzo, bardzo dużo.
Więc dlatego umieszczam tak wysoko, bo mam super wspomnienia z tą gierką, ale no na pewno nie jest to poziom tych właśnie części Modern Warfare, które wychodziły kilka lat przed Black Opsem 2. Mi się po prostu zawsze seria Modern Warfare bardziej podobała, dlatego też pewnie żaden Black Ops, już mogę wam zaspoilerować, nie pojawi się wyżej niż właśnie ta kategoria. Tak czy siak Black Ops 2 tutaj i tak myślę, że była to gra naprawdę, naprawdę dobra. Następnie mamy, moi drodzy, Call of Duty Ghosts. I nie będę kłamał, Call of Duty Ghosts mi się nie podobało. Musicie brać pod uwagę to, że Call of Duty Ghosts to gra od Infinity Ward, a oni kilka lat temu wypuścili MW3 i MW2. No to oczekiwania na kolejną grę od Infinity Ward były takie. A tu wychodzi Call of Duty Ghosts. No sorry. Chyba na pewno nieudany projekt Infinity Ward, no ja tak uważam. Nieudany projekt. Powinni robić MW4. Powinni może zrobić coś w bardziej podobnym klimacie niż Modern Warfare, w sensie niż Ghost. W bardziej podobnym klimacie do Modern Warfare niż Ghost. Ghost na tych wszystkich zapowiedziach z tym psem Riley, tym wszystkim było fajne. Ale potem jak zagrałem, to mi się kurde nie podobało. To nie był krab, to nie był syf. Ale nie czułem tego, co chciałem poczuć. Może miałem zbyt wysokie oczekiwania. Ale no, nawet jeśli, to jest to mój ranking. I Call of Duty Ghosts ląduje tam, gdzie World at War. Chociaż zastanawiam się nawet, czy nie... Nie, no nie wrzucę tutaj, gdzie Call of Duty 3, bo to był badziew. Call of Duty 3 to był badziew dla mnie. Więc Ghost musi tutaj być, gdzie World at War. Tak, tutaj musi Ghost pozostać. Następnie mamy Call of Duty Advanced Warfare. No i to już wyląduje przy Call of Duty 3. Dlaczego? Nienawidzę ery jetpacków w kodzie. Mi to popsuło po prostu marzenia o Call of Duty, moje wyobrażenie o tej serii. Advanced Warfare zapoczątkowało te jetpacki. Ja nie uważam, że to była fatalna gra, tak ogólnie, że była źle zrobiona, ale mi się po prostu jetpacki nie podobają i no nigdy nie dam jetpacka w serii koda wyżej niż ten poziom D, więc mogę tutaj od razu wrzucić Black Ops 3. Tutaj będzie na pewno bardzo dużo kontrowersji u wielu z was i wrzucę Infinite Warfare. Natomiast przechodząc po kolei, Advanced Warfare przegrałem może łącznie z 10-15 godzin przez cały rok Advanced Warfare. Ja wtedy grałem w MW2, wracałem do MW2, wracałem do Call of Duty 4, które wtedy bardziej odkrywałem. W Call of Duty Black Ops 1 grałem, w MW3, ale no nie w Advanced Warfare. Także może to wam sporo powiedzieć, ten czas mój spędzony w Advanced Warfare, no bo wcześniej to ja grałem po 10 godzin dziennie w koda, nie? A tutaj przez cały rok w Advanced Warfare 10 godzin, 15 może maksymalnie, także to mówi wiele. Black Ops 3 grałem, uważam, że jest to chyba najlepsze Call of Duty na jetpackach, jakie wyszło, natomiast nie mój vibe, no po prostu nie mój vibe. Czułem, że gra jest dobra, ale gra nie powodowała u mnie uśmiechu na twarzy, a o to w grach chodzi, przynajmniej wtedy na pewno chodziło. Więc Black Ops 3 też musi tutaj być, bo po prostu ja wtedy straciłem zajawkę na koda, no co ja wam będę ukrywał, straciłem przez tę erę jetpacków zajawkę na serię Call of Duty. No i na sam koniec Infinite Warfare, a czy to wychodziło w takich kolejnościach? Nie, no chyba wychodziło w takich kolejnościach. Infinite Warfare dla mnie najprzyjemniejsza część mimo wszystko z tej ery jetpacków, ale to tylko ze względu na kampanię. Kampania w Infinite Warfare była fenomenalna, bardzo mi się podobała, natomiast no multi było fajne, ale miało jetpacki, więc wcale nie było aż takie fajne. I dlatego to jest D. Nie będę się dłużej zatrzymywał, mi się nie podobały po prostu te jetpackowe kody. Mam nadzieję, że to nigdy nie wróci. I tyle po prostu. Następnie mamy Call of Duty World War 2. I to umieszczam, moi drodzy, na poziomie B. Dlatego, że to jest część, z którą mam taki romans trochę. Bo to jest jedyna część koda, na którą zostałem zaproszony przez Activision wówczas do Londynu na przedwczesne testowanie gierki, na przedwczesne granie w gierkę. No dla mnie, dla takiego zajawkowicza koda, który troszkę tę zajawkę stracił po tych jetpackach, bo to jest pierwszy tytuł po tych jetpackach, to było wydarzenie ogromne. Poleciałem sobie do Londynu, pograłem sobie w World War II w zamkniętym takim studiu,
I World War II koniec końców u mnie było grane bardzo długo. Wbiłem też maksymalny prestiż w tym World War II, miałem fajne wspomnienia, ale koniec końców uważam, że World War II nie było jakoś mega dobrze zrobionym kodem. Troszkę odstaje ta gra na tle tych innych, które tutaj są wyżej nad nią. Chodzi mi pod kątem takiego feelingu, chyba głównie tego. Ale World War II i tak dobrze wspominam, znajduje się w kategorii B. World War II po prostu ma miejsce w moim sercu, już wiecie dlaczego. Następnie mamy, moi drodzy, Call of Duty Black Ops 4. I to jest poziom, nie wiem, albo A, albo B. Ale wydaje mi się, że koniec końców to będzie B. Uważam, że Black Ops 4 to bardzo dobrze zrobiona gra. Ona wyszła w momencie, gdy to Call of Duty nie było w swoim najlepszym momencie na rynku. Tak trzeba to powiedzieć. Ja w Black Ops 4 grając od premiery bawiłem się dobrze, ale nigdy nie bawiłem się fenomenalnie. Chodzi mi o to, że psuł mi trochę klimat tej gry. Klimat gry, po prostu. Też miałem takie turystyczne wrażenie grając tego Black Ops 4. Ja po prostu nie lubię takich klimatów. I mimo, że Black Ops 4 w kwestii mechanik, broni, feelingu był fenomenalny, no to jednak mnie odtrącał od zawsze tym właśnie takim klimatem ogólnym w tej grze. Fajna była ta mechanika z tym samym leczeniem się. Trzeba było się strzykawką po prostu leczyć, a nie że w życie samo wracało. Fajne były te różne mechaniki, niefajne były te takie specjalne umiejętności różnych postaci w grze, tych operatorów. Ale ogólnie Call of Duty Black Ops 4 było grą dobrą, nawet bardziej niż dobrą, ale nie w moim klimacie. Ale musi być wyżej niż te wszystkie tytuły pod nią, no bo mimo wszystko uważam, że jest to po prostu gra lepsza od tych gier, które są tutaj niżej. Także Call of Duty Black Ops 4 tutaj, a my przechodzimy do Modern Warfare. I słuchajcie, Modern Warfare ja muszę rozgraniczyć na multi i kampanię oraz Warzone. Natomiast jako, że tutaj mamy tylko Modern Warfare, to zaliczam, w sensie wrzucam to wszystko do jednego worka i Modern Warfare równa się Warzone. A skoro Modern Warfare równa się Warzone, to musi być tutaj. No musi być tutaj. To jest gra, która odmieniła Call of Duty na zawsze. To jest część koda, która odmieniła Call of Duty na zawsze. Nigdy nie grało tyle osób w koda. Nigdy tyle moich znajomych nie było zainteresowanych grą w koda. To właśnie zrobiło Modern Warfare. W zasadzie Warzone. Natomiast jeżeli chodzi o sam multi Modern Warfare, gdyby tu nie było Warzone, to dawałbym tutaj. No multi niefajne w tej grze, za wolne, zbyt dużo takich mechanik pod szczurów, te drzwi, to opieranie broni, nie. Ale skoro mamy, szczególnie layout map, mapy były fatalne w multi Modern Warfare, ale skoro jest Warzone, no to musi być tutaj. A dlaczego? Spójrzcie na ilość filmów, jakie zrobiłem z Warzone, spójrzcie na ilość czasu, jakiego spędzam na Warzone, to mówi samo przez siebie, nie będę tutaj się niepotrzebnie zatrzymywał. Warzone uratowało Modern Warfare, tak trzeba powiedzieć, ale Warzone uratowało też serię Call of Duty, mam wrażenie, właśnie w tamtym momencie, więc to musi być tutaj. Natomiast to nie jest poziom u mnie i tak nostalgii MW2, nie zmieniam specjalnie tego pierwszego spota tutaj. No i zawsze będzie MW2. Jeżeli miałbym to tak w kolejności, ale nie, bo to nie chodzi o kolejność. Jest po prostu tutaj Modern Warfare, Warzone i tyle. Call of Duty Black Ops Cold War. Tutaj. Gra fajna, gra super zrobiona, ale klimat koniec końców mi po prostu jakoś nie siadł. Mimo, że mieliśmy ten fajny jakby etap na kuli ziemskiej w tym Cold Warze, fajnie to było jakby tam pokazane, przemyślanie zrobiona ta kampania, to ja w Cold Warze nie bawiłem się tak świetnie, jak myślałem, że będę się bawił, więc muszę dodać tutaj, bo jest to podobny case co Black Ops 4 na przykład. Następnie mamy Call of Duty Vanguard i to jest kodzik, który również muszę umieścić tutaj. Wynika to z tego, że ja ogólnie Call of Duty Vanguard bawię się dobrze, natomiast Call of Duty Vanguard to część koda, która wychodzi w momencie, wyszła w momencie, gdy granie w multi troszkę już nie ma sensu. Ja już nie czuję tego fajnego klimatu grając w multi koda. Grałem w multi koda tylko po to, żeby odblokować broń i wbić kamuflaż. I dlatego Call of Duty Vanguard tak nisko, bo nie zmieniło tego Call of Duty Vanguard u mnie. To już jest w sumie od czasów właśnie Cold War'a, nie?
Natomiast Call of Duty Vanguard, mimo że jest dla mnie lepszą grą niż Cold War, muszą mieścić w tym samym miejscu, bo to nie była gra na poziomie Black Ops 1, Black Ops 2, Call of Duty 2, Call of Duty 1, a już nie mówię o tych grach tutaj wyżej. Także Call of Duty Vanguard tutaj nie jest to gra zła, bardziej bym powiedział, że gra fajna, ale nie ma tego czegoś, co by ją dało wyżej w moim rankingu. No i kończymy to, moi drodzy, trzema grami. Tu jest Call of Duty Mobile. Grałem. Dałem, że nigdy nie grałem. Grałem przez chwilkę, ale to i tak uznaję, że nie grałem, bo co to było pograć 30 minut? Nie mam opinii, chociaż wiem, że wiele osób gra, ale nie mam po prostu opinii, nie będę umieszczał w rankingu, bo za mało w to grałem. Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster, to jest tylko kampania. Nie grałem, więc też nie oceniam, jak to zostało tam zrobione. Dla mnie totalnie bezmyślna premiera. Nie wiem po co, znaczy no po to, żeby zarobić. Ale i tak się cieszę, że nie wyszło multi remaster, bo to by zepsuło, mam wrażenie, moje uczucia do MW2. Także nie grałem. I Call of Duty 4, moi drodzy, remastered. To jest gra, która, moi drodzy, śmiało może zostać umieszczona przeze mnie tutaj albo tutaj. I chyba nawet umieszczę to tutaj. Wiecie co? Umieszczę to tutaj. Tak, umieszczę to wyżej niż oryginalne Call of Duty 4, bo uważam, że remastered właśnie Call of Duty 4 to jeden z najlepszych remasterów w historii gier multiplayer, jaki powstał. Zupełnie inny feeling, ale jednak podobny. No brzmi dziwnie, nie? Zupełnie inny feeling, ale jednak podobny. Bo oni dużo nowości wprowadzili do tego remastered względem 4, ale takie podstawy tej gry były bardzo zbliżone do tej oryginalnej części. Remastered, fenomenalne podejście do tematu kamuflaży, do odblokowywania kamuflaży, do odblokowywania broni, dodatków itd., itd. No i do tego oczywiście no te wszystkie legendarne bronie z 4 robiły z tej gry od razu naprawdę koksa i muszę po prostu Call of Duty Remastered umieścić koniec końców wyżej niż Call of Duty 4. W remastera Call of Duty 4 spędziłem również sporo czasu i dobrze się zawsze bawiłem. Moi drodzy, to jest mój ranking serii Call of Duty. Na pierwszym miejscu ex aequo MW3 i MW2, ale nad nimi, na miejscu top 1-1-1 MW2. Tak musiało być. Następnie niżej mamy Call of Duty 1, Call of Duty 2, Black Ops 1, Black Ops 2 i Call of Duty 4 Remaster. No i niżej to już oryginalna czwórka, WW2, Black Ops 4, Cold War, Vanguard, potem World at War, Ghost 3, wszystkie jetpacki. Tyle. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, nie mogę się doczekać, żeby poznać Waszą opinię. No i co? Miejmy nadzieję, że przyszłe kody, które powychodzą, Call of Duty Modern Warfare 2, nowe Modern Warfare 2, znajdzie się tutaj. Chciałbym, żeby się znalazło tutaj wysoko. Chciałbym. Oby tak, moi drodzy, było. Tego i sobie Wam życzę. Dziękuję za ten materiał. Zostawcie proszę łapkę w górę, a ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych. Mój Goldzor, na razie.